No ja jak berety. Jesteśmy na internecie, na YouTube, na stronie White House. Dzisiaj sobie oglądałem, no bo subskrybowałem, kiedy Trump był. No ale teraz odwiedziłem za Bidena, za komunisty Bidena. No patrzymy na ilość subskrybentów. 1 890 000. No moja subskrypcja zginęła. Mam nadzieję, że kilkaset tysięcy zginie od Bidena. No ale tak się zastanawiałem, czy są tam filmy, powiedzmy, Trumpa, tak? Czy są tam filmy Husseina Obamy. No i teraz, jeżeli sobie wejdziemy na wideo, tu jest wideo, wchodzimy na wideo, no i co widzimy? Można przesortować według tutaj najstarszych, patrzymy data dodania od najstarszych, no i co tam jest? No okazuje się, że najstarsze to są sprzed 2 dni, czyli czy Biały Dom zlikwidował wszystko, co było do Trumpa. Nie otwierajcie strony whitehouse.com, dlatego że whitehouse.com, no to jest strona, że tak powiem, roznegliżowanych pań. Przez lata państwo nie było w stanie zabrać tej domeny, ktoś sobie zarejestrował, no i państwo nie było w stanie wygrać. Zobaczymy, czy teraz Biden, komuniści to zabiorą. Przypuszczalnie zabiorą, no ale wracając do najstarszego filmiku, powiedzmy 20 godzin, no tutaj jest podsumowanie, no i patrzymy na te podsumowanie, no i tak jest. 5000 jest kciuków w górę, 23000 do dołu. No, czyli to znaczy już jakieś popularne. Wchodzimy na następny filmik. Biden sam w sobie. No, ma swoją przemowę i jest zaprzysiężony. No i tutaj jest 200000 obejrzeń, 4000 do przodu. Kciuków do góry, 19000 kciuków do dołu. No nie jest bardzo popularny. Wygrał milionami. Co się stało? Komentarze są wyłączone. Komentarze były włączone jeszcze godzinę temu, no ale teraz i wszyscy się tego pytali, kiedy komentarze będą wyłączone. No, komentarze zostały wyłączone. Stalin robi swoje. Wchodzimy na następny filmik. Zobaczymy, ile obejrzało, ile kciuków jest i czy komentarze są wyłączone. No, ostatni filmik. Filmik, który też miał komentarze włączone. Obejrzeń 50000, 48, 1800 dodatków plusów do góry, 4000 do dołu. Komentarze, no patrzymy, są komentarze. No, komentarzy chyba nie ma. Także Obama, cenzura totalna, tak? No, ładuje się dosyć długo, są jakieś komplikacje, a nie, są komentarze, 8000 komentarzy. No i co tam jest napisane? Napisane jest, że kłamiesz żołnierzu z psią mordą. Inni piszą, że dobrze wiedzieć, że nawet wirusy są rasistowskie. Inni piszą, że jestem tutaj, żeby chwalić Bidena. Nie, tylko się śmieję. Śmiechu warte. Biden jest ugotowany w sekcji z komentarzami. To musi strasznie boleć, wiedząc, że jesteś najbardziej znienawidzonym prezydentem. Oglądamy filmy, no i tak dalej, i tak dalej. No także jest to po prostu cyrk. Nie wiadomo, ile to się, jak długo to zajmie. No, obejrzymy jeszcze jakiś inny filmik. Nie jest tak dużo tych filmików. No tutaj Biden podpisuje rozkazy
Biden podpisuje rozkazy prezydenckie, między innymi podpisał zablokowanie rury nie wodociągowej, rury olejowej, która się ciągnie tam z Kanady przez Amerykę. No, ludzie się wściekają, Kanadyjczycy się wściekają, setki tysięcy ludzi się wścieka, dlatego że zieloni wywalili ich po prostu na twarz. Chcą, żeby była zielona energia, a 100 tysięcy ludzi komentarze, no jak? Oczywiście, no są wyłączone, no jak może działać komunizm? Komunizm tylko może działać stanem wojennym, terrorem, cenzurą i tak dalej. No, także jeżeli głosowałeś na Bidena, masz swojego prezydenta. Trump nigdy nie blokował komentarzy, chociaż były najbardziej wredne od komunistów. Komuniści nie są w stanie wytrzymać krytyki. Wrócimy do jakiegoś innego jeszcze filmiku. Przepraszam za jakość, no ale muszę kupić kartę do tego do łapania ramek. Na razie to tylko mam taki obiektyw zoom makro, tam 28 mm. Mam nadzieję, że ostrość dopasowałem. Co tutaj on opowiada? No i vice president. Oni poszli i stali nad jakimiś zaprzysiężenie, tak? 125 tysięcy obejrzało, 2 tysiące kciuków do góry, 16 tysięcy kciuków do dołu. Komentarze? No, wyłączone, no. Tak, proszę Państwa. Wszyscy Polacy, którzy głosowaliście na tego człowieka, no to macie jego prawdę. To jest Jaruzelski, tak? To jest Jaruzelski, to jest Stalin, stan wojenny, oszukaństwo i tak dalej. No, nie wiem, co więcej pokazywać. No, nie wiem, co więcej pokazywać. Informacje, zobaczymy, co jest w informacjach. W informacjach na pewno jakieś górnolotne. A nie, no, że jest oficjalny. Data dołączenia 2006. 13 milionów wyświetleń. No, 13 milionów wyświetleń to było łącznie z Barackiem Obamą i z Trumpem. Zobaczymy, jakie są kanały. Kanał nie ma żadnych innych kanałów. Społeczność. Zobaczymy, jaką ma społeczność. Nie ma społeczności, playlisty. No, zobaczymy, jakie są playlisty. No, playlisty są tylko utworzone playlisty dla Bidena. No i nic więcej nie ma. No, cyrk, mówię wam, będzie wesoło. Obłęd lewactwa amerykańskiego. Myślą, że nas oszukali, ale to raczej jest, praca się zaczęła, tak? Główny filmik, praca się zaczęła. Piękna propaganda sukcesu, piękne highwaye, autostrady, traktory. No oczywiście, że praca się zaczęła, ale oszukaństwem, tak? No co tutaj jest? Co tutaj jest? 129 tysięcy, 2900 ludzi dało kciuka do góry, 15 tysięcy do dołu, komentarze są wyłączone. No widzicie, co to jest. White House to jest po prostu grupa gamoni, którzy naprawdę wydaje mi się, że zrobiła w bambuko 75 milionów konserwatystów, no ale też zrobiła w bambuko 79 milionów demokratów. Wszyscy demokraci chyba widzicie, no jeżeli teraz was to nie przekonuje, jakie to jest jedno wielkie oszukaństwo, no to ja nie wiem, co już może was przekonać. Także no jest to filmik na dzisiaj. Filmików będzie dużo. Wygląda na to, że po prostu ten obłęd lewactwa amerykańskiego nie ma końca. Sytuacja z Bidenem, z Harris i zresztą benzyna rośnie już na stacjach benzynowych. Benzyna poleciała 10, 15, 20%. Była po 2 dolary za galon, czyli powiedzmy tam 40 parę centów za litr. No teraz już zaczyna być pod 3 dolary, tak, także wpływy są, tak, będzie płacić zgrzytanie zębów przez naiwnych idiotów Lenina polskojęzycznych, którzy głosowali na Bidena.
Ale szósty raz powtarzam, macie tutaj ten zamordyzm. To jest zamordyzm, to jest likwidacja wolności słowa. White House stalinowski. Trzymajcie się, zdrowia dla normalnych, powodzenia i do następnych filmików.